Wynagrodzenia kierowców absolutnie nie powinny być liczone od przejechanych kilometrów, czy też od ilości przewiezionych rzeczy. Wprost opisuje to rozporządzenie unijne, powtarza to polska ustawa, również taryfikator przewiduje za to karę dla przedsiębiorców, jeżeli uzależnią wynagrodzenie kierowcy od ilości przejechanych kilometrów. Niestety, z tego co obserwuję, dalej jest to częsta praktyka w niektórych firmach, szczególnie tych mniejszych. Kierowca powinien być rozliczany za czas przepracowany, za wszystkie jazdy, za wszystkie inne prace, które ma zapisane na karcie kierowcy. A wszystkie inspekcje w Europie sprawdzają na drodze, kontrolują, czy ten zapis jest ciągły, czy też nie ma w nim jakichś dziur. W tej chwili jest bardzo dużo pozwów od pracowników i też bardzo dużo kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem wynagrodzenia, gdzie firmy źle wypłacały wynagrodzenie kierowcom i teraz kierowcy dążą do tego, żeby dostać zaległe, prawidłowo wyliczone już wynagrodzenie, na przykład za nadgodziny, czy też uzyskać zwrot kosztów podróży, takich jak diety i ryczałty za nocleg.